A jakby dać małpie banana, to by nas polubiła? Zaraz, jakie małpie, jak my dzisiaj walczymy z King Kongiem? Dobra, jego na pewno trzeba pokonać. Słuchajcie, to jest drugi odcinek z serii. Kolejny mob do zniszczenia razem z Dominiką. I słuchajcie, tym razem będziemy mogli ulepszać nasze zbroje. A wy zostawiajcie łapki w górę tyle, ile myślicie, że King Kong zjadłby bananów. Ile mógłby zjeść King Kong bananów, Dominika? 6 tysięcy? 7? A może 10, żeby pojawił się kolejny odcinek. I subskrybujcie kanał, naciskając ten przycisk, który jest tam na dole, a my lecimy rozwalić King Konga. Dobra, Dominika, jest nasz dom! Jest nasz dom, ale super! I słuchaj, mamy dwie czaszki Godzilli, więc je dajemy oczywiście gdzieś... Jako trofeum. Ej, Dominika, ja tam coś widzę na naszym patio. Widzisz to? Co to jest? Dobra, czyli coś się zmieniło, słuchaj, po rozwaleniu Godzilli, coś się zmieniło. Wow. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy, czy coś... Zadanie, odcinek drugi. Weźcie zbroję z góry i pokonajcie potwora zagrażającego ludzkości. Znowu to samo. Dobra, chodzimy na górę, zobaczmy. Zbroje są chociaż inne? No właśnie, nie wiem, ale... O, zobacz na to, co my tu mamy. Mamy lapis lazuli, mamy enchantik, fajnie. A tutaj? O... Tu nic nie mamy. Czyli Dominika, nic się nie zmieniło. Mamy tyle samo rzeczy, co mieliśmy, jeżeli chodzi o zbroję. Czyli to oznacza, że musimy uważać na zbroję, żeby ich nie niszczyć za bardzo. Tym bardziej, że moja tu już jest prawie cała zniszczona. O, moja mniej, bo na szczęście latałam. No właśnie. Dobra, zobaczmy. Dobra. Stop. Chodź, zobaczymy, jakiego mamy potwora tym razem. Zanim weźmiemy zbroję, znowu się przygotujmy. Tak, Dominika. Ozzy przyszedł popatrzeć na potwora. Chcę też zobaczyć, co to za potwór będzie. Okej. Ja już wiem, jaki to potwór. Czekam na was. Spadowa, Ozzy. Dobra, wchodzimy. Dzisiejszy przeciwnik to King Kong! I co mamy? O, tym razem trzy mapy. Jak się dzielimy? Masz, ty możesz wziąć kwiatki, ja biorę wszystkie. O, dziękuję. Nie no, zaraz ci oddam, zaraz ci pokażę. Dobra, luz. Dobra, chodź. Ty! No chodź, żartowałem tylko. Na pewno? No, chodź. Nie no dobra, już naprawdę żartowałem. Nie! Nie rób tego! Widziałem, co zrobiłaś. Dobra, co szczęście, że mamy pancerne ściany. Mamy King Konga, czyli na King Konga, słuchaj... może zbroję na King Konga? Skoro King Kong, to może zbroję na King Konga? No, jest zbroja King Konga. King Konga zbroja. Dobra, to co? Zakładamy zbroję King Konga? Czy znowu dwie jestem różne bierzemy? Ciekawa, jak w niej będziesz wyglądał. Tak, wyglądam. A, nie wyglądasz jakoś rewelacyjnie. No trochę jak małpiszon wyglądam, ale teraz wyglądamy jak dwa małpiszony. Spodziewałam się, że to będzie wyglądało troszeczkę inaczej. No, dobra tam, trudno. Ja zdejmuję. Skoro ty bierzesz King... Płonie nam chata! O nie, Dominika! To ty spaliłaś nam chatę przecież. O nie! O nie, Dominika, jak tu się wszystko pali! Co ty? Co ty? O Boże, przepiłam cię! Dominika! Przepraszam, ja też płonę! Nie! Ja nie mogę! O, dobra, jestem w domku! Dominika, ja ci nie ufam w tym odcinku. Tym razem ci nie ufam. Gdzie są moje itemy? No, Dominika, co ty zrobiłaś w ogóle? Na dole są mapki! Weź o nie! No, Dominika! Przestań mnie bić w końcu! Dobra, słuchaj. No, słuchaj. Ale ty skaczesz wysoko. Przypomina, jaką scenę z Disneya przypomina ci to? Nie wiem. Żadną? Żadną. Druga część Króla Lwa. Dominika, oddawaj moje itemy, bo ja nie mam już nic. O, jak tu się wszystko spaliło. Tobie dać jakąś broń. Są tutaj twoje itemy, patrz na dole. Widzisz tam mapkę? Super, a gdzie reszta itemów? No tutaj jest jeszcze mapka. O, tu są potwory w ogóle. Takie coś. Kurde, i Dominika, tak? Nie rzucaj mi tutaj. No dobra, a gdzie mój zielony miecz, Dominika? Dobra, jeszcze miecz. A, jest mieczyk, dobra. Już wszystko. No i gitara. Dobra, jaką zbroję bierzemy? Skoro na King Konga, to ja tym razem biorę latającą zbroję, a ty bierzesz King Konga. I dawaj, zaczatujemy je sobie, skoro tak. Jestem ciekawa, a King Kong może latać? O nie, Dominika! Nie. Zabiłaś mnie i straciłem 124 level! O ja, sorry. A który ty masz? 204. No to teraz ty mi ulepszasz wszystkie itemy, dzięki. A, dobra, okej. Okay. Dobra, i jak tam, Dominika, masz te moje itemy ulepszone? Mam jeszcze swoją, ulepszam. Ej, a nie masz drugiej czaszki Godzilli? Dobra, zobaczmy w ogóle, jak to nie wygląda. O, ona tutaj nie mieści się. O, jest, mieściła się idealnie. Po twojej stronie pokoju jest, skoro tak. Nie, dobra, co jest, gdzie ona jest? Ej, nie mogę sobie wszystkiego tak dobrze ulepszać. No przykro mi bardzo. Uuu, co my tu mamy? Unbreaking Thorns, dawaj kolejne. O, a to co? Smite Knockback, okej, podoba mi się. O, to też mi się bardzo podoba. Buciki, jakie są? Protection i Unbreaking, miecz. Smite 5 Knockback, spoko. I co, jeszcze zbroja? A, jeszcze ten. Klata. Git. A ty też sobie wziąłeś latającą? Musisz mi oddać, Dominika, jeszcze jabłka, bo ja nie mam nic do jedzenia. Już. Dzięki. Dobra, Dominika, to co, lecimy znajdować King Konga? Zobacz, mapy wskazują tak. Patrz, są trzy mapy. I wydaje mi się, że musimy iść w tamtą stronę po prostu. Okej. Dobra, to chodź. Co jest, że możemy latać, to jest tak fajne. Yes. Teraz zaraz zobaczymy, czy miałem rację. Uwaga.
Tak, 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 to w tą stronę, Dominika. Chyba wiem, gdzie idziemy. Chyba tam. I tu jest wielka czerwona strzałka. Tą dżunglę. Gdzieś w dżungli musi być ten King Kong, Dominika. O nie. Musimy wejść w tą dżunglę i nie wiadomo, w którym miejscu będzie. Ale mam nadzieję, i to że... na tym świecie jest King Kong? Tak, w naszym świecie. To co, wchodzimy w dżunglę. Lecimy. Dobra. Całe szczęście, że nie musimy chodzić po ziemi, bo to by było ciężkie. Ciekawe, gdzie jest ten King Kong. Zroszczę ci tej zbroi. A jak to? A przecież ty masz taką samą, też możesz latać. Nie, nie mam spodni butów. Ej, Dominika, co myślisz o tym, żeby zacząć niszczyć ten las? Może wtedy wyjdzie King Kong, bo to jest jakby, że z drugiej strony niszczyć las? To tylko Minecraft, możemy rozwalać. Dawaj, strzelamy, rozwalamy las, no może wyjdzie King Kong wkurzony, że my niszczymy mu... O kurde, ty gościu, masz, Ej, no ja też właśnie podpalam. Ej, on nie dostaje obrażeń, jaki on jest gigantyczny, a jakie ma mięśnie w ogóle, cy. Dobra, ja zjem jabłko, zanim do niego podejdę, on może być tak samo jak z Godzillą. Uwaga, walnę go najpierw tym... Ej, on... myślałem, że mnie nie będzie bił. O nie, o jaki on jest dziwny. Jak on się wierci. O, jest, dostaje. Dostaje. Ej, ta zbroja latająca jest mega fajna. No, jest wkurzony. Ciekawe, czy on jest mocniejszy, czy słabszy niż Godzilla. On niszczy swój las, jest wkurzony na maksa. Nawet nie widzi, co robi. Nie no, kurde, nie mogę go... Okej. Dobrze. O, rozwalony! Już? Serio? W porównaniu z Godzillą, to było takie to w ogóle proste? Nie był przeciw. No, to było easy. Ej, co to... Słyszałaś, Dominika? Czemu jest znowu to samo, co z Godzillą? Rozwaliliśmy Godzillę i okazało się, że jest jakaś mocniejsza. I tutaj znowu jakieś dziwne dźwięki. Coś mi się wydaje, że osoba, która nas posyła na tę misję, jest, chce nas zniszczyć tak naprawdę. Bo nie mówi nam o niebezpieczeństwie, które... Co to jest? To jest trzygłowy... Jakieś dziwne coś. Ja nie wiem, czy to jest silne, czy nie, ale wygląda na groźniejsze niż King Kong. Dobra, bijemy go! Ej, on nie dostaje obrażeń. O kurde, co się dzieje? Ej, jak latamy? Co się dzieje, jak on mnie popycha? Ej, on zniszczy cały świat zaraz. Nie, to jest chyba mocniejsze niż Godzilla. Tam jest Godzilla! Oj, ja! Tu na wodzie chodzi Godzilla, co jest grane? Jezu, co się dzieje? Ej, dobra, mam pomysł. Wezmę go do Godzilli i zobaczymy, czy będą się bili. Chodź tu. Dawaj, niech oni się biją między sobą. Dawaj, Godzilla. O, myślisz, że będą jest, walczyć? Jest, walczą. Jako walka tytanów. Patrz na to. Co się dzieje? Rozwalił Godzillę. Rozwalił to. I to jak szybko. No nie. I my mamy go teraz rozwalić? To był zły pomysł. Kurde, to miał być tylko King Kong przecież. O nie, zginąłem! Dobra, Dominika, no zbieram te moje itemy, ale zaraz utonę normalnie. O nie, zaraz utonę. Dobra, Dominika, mam już wszystko, całą zbroję, okej. I gdzie on jest? O, on łazi po wodzie i ciągle niszczy wodę. Dobra, ja nie wiem, czy ja się mam do niego zbliżać w ogóle. Ty masz tą różdżkę, która strzela tymi nabojami. Tak, o, masz! Tak, ja właśnie tym go tak wsadziłam teraz pod wodę trochę. Dasz mi tą różdżkę, żeby spróbować na niego? Bo ja nie mam już jej, na Godzilla zmarnowałem całą. Już zaraz spróbuję złapać w locie. Uwaga, my! I co, poleciała? O, dobra, mam różdżkę. Co on zrobił tutaj za wyrwę? Gdzie ty? Gdzie ty jesteś, Dominika? Gdzie on? Co? Jak to? Uciec, ciągle mnie chował. O nie. Dobra, Dominika, to czekam na ciebie, bo ja sam sobie i tak nie poradzę z nim. O nie. Ile on może mieć życia? On wodę rozwala, no przecież to jest nienormalne. Ale ona jest potężna, jaką ona w ogóle wyrwę tu zrobiła. Co jest grane? No, ona rozwala oceany normalnie. To jest potężniejszy na pewno mob niż za mocno się szarpie. Kurde, no, ale on zginie kiedyś? Ej, ciekawe, czy on bedrock rozwala. Ej, nie wiem, całe szczęście, że jesteśmy nad nim. To jest fart, bo jakbyśmy byli obok... Nie, dobra, on nie może mi zadawać obrażeń chyba. Dobra, zjadam jabłko na wszelki wypadek. Ale mam wrażenie, że ja ciągle jestem podpalony, to jest dziwne. Ale czy on dostaje jakiekolwiek... Ja też byłam, musisz się zanurzyć w wodzie, bo... O, rozwalony?! Wow, tylko tak głęboko jest! Pod wodą? Exp i wszystko. Teraz nie zaleje? O kurde, Dominika, właśnie... Nie zalewa. Mam 140 level. I co to jest? O co chodzi? Dobra, na pewno mamy różne rzeczy tej. Ale oprócz tego jest jakiś dziwny tutaj kamień. Spróbujmy go wykopać. Da się, nie mamy kurde nic do wykopania. Dobra, czekaj. A tutaj co mamy? No, jakie rzeczy na dnie oceanu są dziwne? Tu jest coś. Dobra, nieważne. Słuchaj, na razie póki co lecimy do domku. W takim razie, bo mamy, słuchaj, mamy kolejną czaszkę. Ale ja się jaram. Pa. Ale wielka. Jak ona się nazywa? Co to jest za potwór? To się nazywa King Ghidorah School. A my mamy właśnie Kinga Ghidoraha w zbroję, Dominika. Dobra, wracamy do domu. Całe szczęście, że nam się udało rozwalić. Ej, miał być tylko King Kong, ale trudno się mówi, słuchajcie. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. 10 tysięcy łapek w górę i kolejny odcinek pojawia się na kanale. Do zobaczenia następnym razem. Hej, cześć. Cześć.
Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!